kind to one another and don't give in to fear. That's all that I am asking for Christmas time this year. We've had enough of fighting and dying in the streets. For Christmas I just want a little peace. Be blind to one another, the differences are small. We all have got a cross to bear, we all have got our faults. For once when we're affronted, can we turn the other cheek? For Christmas I just want a little peace. And if the fates should bless us with a moment of reprieve, we all could stand together in the silence and just breathe. Rejoice for all the happiness, mourn for all the grief. It's all that I am asking for this lonely Christmas Eve. Let's shine on one another, the light that we have saved. So jealously we've guarded for the coming rainy days. If only for a moment we can make the darkness cease. For Christmas I just want a little peace. For Christmas I just want a little. To one another and don't give in to fear. That's all that I am asking for Christmas time this year. We've had enough of fighting and dying in the streets. For Christmas I just want a little peace. Be blind to one another, the differences are small. We all have got a cross to bear, we all have got our faults. For once when we're affronted, can we turn the other cheek? For Christmas I just want a little peace. And if the fates should bless us with a moment of reprieve, we all could stand together in the silence and just breathe. Rejoice for all the happiness, mourn for all the grief. It's all that I am asking for this lonely Christmas Eve. Dzień dobry, witam się z wami we Vlogmasie numer 13. Jestem z wami teraz w galerii. Jest to galeria w Gdańsku, forum. Za mną przepiękne monstery, przepiękny mostek i przepiękne ozdoby. Dzisiaj postanowiłam właśnie się wybrać do galerii, bo chciałabym, słuchajcie, pochodzić po sklepach kosmetycznych, zarówno tych takich. To znaczy tak, inaczej. Chcę pochodzić po sklepach z kosmetykami, poszukać jakichś różnych fajnych zestawów takich prezentowych, żebyście mieli taki przegląd, taki właśnie
takich kosmetycznych rzeczy, bo dzisiaj takie typowo kosmetyczne. Jak będę miała chwilę, to oczywiście wybierzemy się na takie zakupy, takie prezentownik, taki wiecie, inny trochę, z innej kategorii niż kosmetyki. Dzisiaj typowo rzeczy kosmetyczne, czyli pewnie jakieś takie zestawy, postaram się i droższe, i tańsze, dla każdego coś dobrego. Więc po prostu, nie przedłużając, lecimy. Chodzimy do Half Price. Be kind to one another and don't give in to fear. That's all that I am asking for Christmas time this year. We've had enough of fighting and dying in the streets. For Christmas I just want a little peace. Be blind to one another, the differences are small. We all have got a cross to bear, we all have got our faults. For once when we're affronted, can we turn the other cheek? For Christmas, I just want a little peace. And if the fates should bless us with a moment of reprieve, we all could stand together in the silence and just breathe. Rejoice for all the happiness, mourn for all. Tak szczerze mówiąc, nic nie było ciekawego w Half Price. Zresztą tylko zrobiłam wam przebitki, bo była tak głośna muzyka, że wiecie, no nie chciałam, żeby mi tutaj z prawami autorskimi wyskoczyli. W zeszłym roku pamiętam, że było bardzo dużo zestawów, a u mnie akurat tutaj w galerii nie ma. Ale zaraz tutaj z boczku mam Super Farm, więc idziemy do Super Farm. Super Farm. Pierwsze co wpadłam na ziaje. Te zestawiki kosztują tutaj 32 zł. Są przeróżne. Kozie mleko, witamina C, nasza kultowa oliwka. Tutaj jeszcze są jakieś takie zestawiki Mia. 49. Aha, za te chyba 49. O. A te mniejsze 39. Dobra, idziemy dalej. O, tutaj na przykład mamy AA. Takie różne, przeróżne. Takie ceny. Jeszcze tu. Bielenda 55. 44, to są wiecie, o fajne takie, to jest co, cztery rzeczy, super, i tu jeszcze jest AA, no okej, o jeszcze taki jest. To są fajne zestawiki maseczek, po 5 sztuk jest taki i taki, one kosztują 46 zł, no dosyć sporo, ale fajnie, ja bym się z takiego czegoś ucieszyła, naprawdę. Tutaj mamy taki jakiś zestawik maseczek, a tu na przykład jakieś takie sera, a tu 28,99 razem z masażerem. Tutaj tak to wygląda cenowo, troszkę drożej, i mamy takie różne, przeróżniste Vichy i Vostin. Coś tutaj jeszcze mamy, o. Razem z kosmetyczką, jakieś kremy. No tutaj jest dużo takich zestawów. Kolejne zestawy. Te już droższe. Tutaj też. Tak to tutaj wygląda. Z Basic Lab 350. Ten jest trochę tańszy. Bioderma. Okej. Tutaj mamy za 90 zł z Paese. I tutaj też
puder i paletka, ale ten za 6 dyszek. Ten całkiem fajny. Tu widzę też coś z burżuła, już droższe, bo 140 zł. Jeszcze z pupy. Pupa. Coś takiego. Kosmetyczka i... Co? Maskara i żel. Do brwi. Z kosmetyczką. Jest jeszcze zielona, o tam, z tego co widzę. A jaki koszt? Nie ma. Bezcenny. Mamy za 7 dyszek z Rimmela. Taki zestawik. Kredka. O, te fajne błyszczyki, które lubię. I tuż do rzęs. Spoko. Tu już byliśmy. Tu jeszcze takie jakieś są zestawiki. For Christmas time this year, we've had enough of fighting and dying in the streets. For Christmas, I just want a little peace. Be blind to one another. Zobaczymy, co ciekawego w Sephora. Zestawik paletek za 260 zł, 4 paletki. Podoba mi się. Tutaj mamy takie coś i takie. O, Klinik. Origins, taki zestawik. O, taki, całkiem fajny. 335 Fresh Dr. Irena Iris. Z Benefitu. 560 zł, cały taki tutaj zestawik to Origins i Benefit. Tutaj jeszcze mamy zapachy. Kosmetyczka, w kosmetyczce takie produkty. O, tak wygląda. 160 zł. W ogóle wam pokazuję wszystkie zestawy takie kobiece. Czekajcie, pójdziemy poszukać jakichś męskich. Tutaj mamy na przykład męskie zestawy. Też właśnie z Tom Forda, Valentino. Powiem wam, że nie ma tak dużo tych męskich zestawów. Zazwyczaj jest to perfum i żel pod prysznic albo jakiś krem. No tutaj akurat słaby wybór. Co tutaj mamy? A tutaj z L'Oreala takie zestawiki. No to te są fajne. Fajna też cena, ale one na pewno są, one są w takich boksach, pudełkach. Mamy coś męskiego z Biodermy. Tutaj coś takiego. Stówka. O, tu kosmetyczka. Męska właśnie. Tu coś dla mężczyzn. I tutaj takie jakieś. O. Fajne są też te takie, wiecie, różne takie małe miniaturki, bo one mają w miarę przystępne ceny. I są też tak fajnie popakowane. To też mi się podoba. O, dzisiaj mam ten błyszczyk na ustach. Powiem wam, że tak mnie pieką usta od niego, że po prostu szok. Tylko ja mam miniaturkę. Zaraz jak wyjdę, to wam pokażę, bo no nie będę tutaj tego robić, bo może być przypał. Także takie właśnie fajne, różne, małe takie zestawiki. Też bardzo fajny pomysł, myślę, na prezencik. Zależy też kto co i ile chce wydać, prawda? Tutaj już są takie większe zestawiki. Takie. Jakieś paletki. 55 zł. Nie ma tak, żeby sobie tu wypróbować którejś, ale to nic. No. Pokazuję tak, jak to tu wygląda. O, kosmetyczki. Zestawiki Moroccan Oil. Taki to sobie wzięła, ale muszę jeszcze pomyśleć. Mniejsze, tu są większe i tutaj jest jakiś taki maluszek. To jest pewnie z miniaturkami.
Taki fajny zestaw, taki maluszek Benefit, taki mini, mini, widzicie? Co tutaj jest w ogóle? Nawet nie wiem. No to jest jakiś rozświetlacz, a to jest chyba do ust taki tint, czy coś takiego. Z Fenty. Tutaj też jest z Benefitu do stylizacji brwi chyba. No, te takie z Benefitu, one fajne są. Te zestawiki. Tu mamy ogromny zestaw Clinique. Chyba z nawet z dwiema kosmetyczkami za 569. To nawet nie wiem, co jest. Tak wygląda na otwarte. O, taki zestawik. 269 zł. Zatrzymaliśmy się na tle tego pięknego stateczku. Chciałam wam pokazać ten błyszczyk, właśnie o którym przed chwilą wam mówiłam. Czekajcie. Tak wygląda i tak na ustach, powiem wam, że mocno mrowi, bardzo mocno mrowi i nawet delikatnie powiększa te usta, bo ja dzisiaj nic więcej na nie nie nakładałam. Coś tu piszczy, ale zobaczcie, jak to jest pięknie. Jestem w Rossmanie, co prawda to nie są tutaj zestawy, ale jest kilka fajnych ozdóbek. Ten domek taki ładny. O, fajne są te rzeczy tutaj. Drewniane takie. Jakieś tutaj takie, o. Akurat tak trafiłam na takie stoisko, więc stanowisko, więc wam pokazuję. No jeszcze wam muszę pokazać, jakie tu są ładne ozdoby choinkowe. Przepiękne. O, jak dzwoni. No, także tak to tutaj wygląda. Tak przy okazji, bo idę dalej szukać tych zestawów prezentowych. Tu mamy takie fajne zestawiki, gorąca czekolada, ciasteczka i kubki i są różne, przeróżne wzory i to kosztuje 32 zł. Tutaj co mamy? Czekoladki chyba w środku, też takie kubeczki ozdobne, już przebrane. No i tutaj mamy też takie kubeczki. O, i tu jeszcze mamy też kubki. Fajne są te kubeczki tutaj. Patrzę na jakieś talerzyki. Coś tu by się... O, jakie piękne. Jakie piękne. I mała choineczka. O, i tu jest jeszcze taki zestawik. Za 24 zł. Tutaj mamy zestawy męskie. Tutaj jest razem z kosmetyczką. Takie ceny. Tutaj co mamy? O! Coś takiego ciężkiego. Po 52 zł. Dove. Też razem z kosmetyczką. Tutaj coś takiego. Nivea. Stars from the Stars. Co tutaj jest? Mydło do stylizacji brwi. I to wszystko? Tutaj jakieś dwie rzeczy, trzy rzeczy są. Laminator. Aha, to wszystko jest do stylizacji brwi. O, tak wam pokazuję. Tutaj taki jakiś mamy zestaw. O, taki zestawik. I tutaj te z AA były też w... nie w Hebe, tylko gdzie? W Superfarm. A tu na dole jeszcze mamy takie zestawiki. Tu mamy takie zestawiki. Te z Max Factora też są w Superfarm. Tutaj jakiś taki
Dermika, Mia. Czy one były, czy one są tutaj tańsze niż w Superfan? Nie pamiętam. Nivea. Tutaj kosmetyczka, cała kosmetyczka. Q10. 8 dyszek. Tutaj takie produkty. 65 i tutaj takie. 99. O, tutaj jeszcze. To też fajne, z taką fajną kosmetyczką. 57. Perfekta. Może tak wam pokażę. O, żeby było ceny widać. I tu na dole. A tutaj też ziajka. Tu widzę, są męskie. O. Męskich wam mało pokazywałam. Naprawdę dla mężczyzn też fajne. Można jakieś bajery kupić takie. Tu z kosmetyczką. Ziajka. Tu nawet mamy takie, o, barberskie. Tu nawet ze skarpetami. 22. Co to jest? Aha, żar pod prysznic i do kąpieli. 25 zł. Z jakimś tutaj pomponikiem. No więc tak to tu wygląda. Na więcej zestawów nie trafiłam. Burżuła. Tu mam jeszcze takie zestawiki. Też takie ładne. O, my good night. Takie. Czas na dobry nastrój. No, taki zestawik z wałkami, znaczy z tymi do loków, bajerami. Hagi. 52 zł. Co to mydełka chyba, bo takie ciężkie. Mydło. 23 zł. Tutaj też są mydełka. Ładne. I to też. I to też. Ze starej mydlarni. O nie. Mydełka. No źle, że trafiłam. To zobaczcie, jaki jest świetny zestaw do kąpieli. Ale super. No. To mi się podoba. Tu jeszcze coś takiego. Słuchajcie, muszę wam powiedzieć, że tak, dzisiaj oko, tutaj powiekę, pomalowałam sobie tym samym cieniem, co wczoraj z Maka, tylko tu na wiecie, na górę dałam ten cień Moonstone z Bobbi Brown. I wiecie, no powieka bardzo ładnie wygląda, ale zobaczcie tutaj. Zobaczcie, jak ja dzisiaj niekorzystnie wyglądam. Zobaczcie, jak ja mam zmarszczek. Przecież ja nawet naturalnie nie mam takich zmarszczek, wiecie, jak się nie pomaluję. A użyłam sprawdzonego korektora dzisiaj, bo z Rimmela, który nie robi takich rzeczy, ale użyłam puder pod oko z Pierre Rene. Zobaczcie, co tutaj się wydarzyło. Coś strasznego. Zobaczcie, no. Wyglądam, jakbym miała 10 lat, bym była starsza. Usteczka powiększona, a oko niefajne. Ale no, nie mogę teraz, chyba będę się po co drugi dzień malować. Właśnie, może tutaj jest mak, to może zajdziemy, zobaczymy, czy mają jakieś inne pojedyncze cienie, ale chciałam wam pokazać, że to bardzo tutaj dzisiaj źle wygląda, więc pudru z Pierre Rene pod oczy nie polecam. Słuchajcie, pomyślałam, że od razu zajdziemy do Leroy. Zobaczymy, czy są jakieś choinki. Od razu się kupi przy okazji, prawda? Słuchajcie, jestem w domu. I tak, nie zajechałam do Hebe i nie zajechałam do Natury. Już przepraszam, ale po pierwsze jest... Ogromne korki dzisiaj były na mieście. Mgła, nie fajnie się jeździło. A jeszcze chciałam kupić choinkę, bo... W tym roku dosyć późno, jak na mnie ta choinka.
Więc chciałam po prostu załatwić choinkę, chciałam jeszcze zajechać do Biedronki, zobaczyć, czy jest nowa kolekcja. Jeszcze chciałam zrobić takie drobne zakupy, więc dlatego tutaj do Was przyszłam, żeby Wam pokazać, co kupiłam. Choinkę, no to już Wam pokażę, jak będziemy ją stroić. Nie wiem, czy jutro, czy pojutrze zobaczymy, bo to zaraz zobaczycie dlaczego. I tak, już sobie tutaj, słuchajcie, wezmę skrzyneczkę z zakupkami. No, w takich delikatesach. To nie jest jakiś żaden, nie pamiętam jak one się tam nazywają, te delikatesy. Ale tak, kupiłam, nabrała mi ochota na pierniki. Nie wiem co mi się stało, ale takie pierniczki, o, takie. To są pierniki jakieś kaszubskie z nadzieniem. Więc wzięłam taką paczuszkę. No i tak, ciasteczka przepyszne, jakich nie jedliście, to polecam. Właśnie nie wszędzie można je dostać. One wyglądają tak. Bagatelka. To są akurat rodzynki czarna porzeczka. One są takie kruche te ciastka, ale one są bardzo dobre. Tutaj też mam rodzynki i czarna porzeczka. A tutaj mam rodzynki, jabłko, cynamon, dwa jogurty wiśniowe. Chociaż ostatnio mi przeszła faza na jogurty, ale mówię, niech sobie będą, data ważności 24 grudnia. Spoko, spoko. Chlebek żytni na kanapeczki, kolejne pierniczki. Serca toruńskie i te są tym razem takie, o, to takie zwykłe te serduszka, te są bez nadzienia, bo najpierw wzięłam te, a potem wyczaiłam te, ale już mówię, dobra, te też sobie zostawię. I tak, metka, metki oczywiście bardzo rzadko, naprawdę to jest raz w czas, ale od czasu do czasu lubię sobie kupić metkę łososiową. Wiem, że to jest, wiecie, niezbyt pewnie zdrowe, ale ja mam, tak jak już Wam wspomniałam, podejście bez przesady. Od czasu do czasu można, więc metka łososiowa. Tutaj mam taką polędwicę z pasieki. To jest taka, o, z kurczaka, bardzo dobra. I tutaj mam jakiś schab z pieca. Po 10 plasterków, dwa pomidorki, i tak, cztery jabłuszka, ale jabłuszka są, pięknie pachną, pięknie wyglądają, nie są takie nawoskowane. A nie, nie jest napisane jaka to jest odmiana. Jabłka krajowe, no w każdym razie ten zapach mnie chyba skusił. Troszkę mandarynek, chociaż jeszcze nie są takie dobre, słodziutkie, ale mam fazę na mandarynki i pomarańcze, więc tutaj mam, tu mam już tylko grejpfruty. Jedną, nie widzicie. Tutaj mam trzy grejpfruty, jedną pomarańczkę, jedno jabłuszko, awokado, więc po prostu chciałam uzupełnić zapasy i jeszcze kupiłam mandarynki. No i tak, no i zajechałam do Biedronki, bo wiadomo, wiadomo. Czekajcie, gdzie to położyłam tutaj. Wzięłam przy okazji cukiereczki. Jakieś takie. O. Crème brûlée. Śmietankowo-kokosowy. Są różne. Ananasowo-mleczny, mikołajek taki i kakaowo-wiśniowy. Wiśniowy może być dobry. No i teraz tak. Dostałam, więc jutro właśnie się zastanawiam, czy robić bel, test bel, czy robić choinkę, może jedno i drugie. Zobaczymy. Mamy tak. Korektor. Rozświetlająco wygładzający korektor pod oczy. Maskara, tusz do rzęs, eyeliner, zobaczcie jak on wygląda,
Nie robię słoczy. Wszystko jutro. No myślę, że jutro. I to chyba są co? Dwa płynne cienie? Długotrwały cień do powiek wpłynie. I to tak, i to również. Czyli dwa takie o. Czekajcie, gdzieś z boczku wam pokażę. Tutaj tak. Żebyście widzieli mniej więcej kolorki. Wiecie, już jest. Nie jest za jasno i mam tutaj, nie mam lampy, tylko mam światło włączone w tym, w kuchni. Jeden ciemniejszy, drugi jaśniejszy. I słuchajcie, nie wiem do kiedy jest ta promocja, bo nie doczytałam, po prostu nie zwróciłam uwagi, ale jest na wszystkie produkty Bell minus 50 przy zakupie drugiego, tańszego produktu. Więc ja, skoro tu miałam... Tu miałam 5 produktów, to stwierdziłam, że zaszaleję i kupię sobie lakier jakiś tam do paznokci i wybrałam taki, o, to jest taki, taka kawa z mlekiem, takie moje gusta, zwłaszcza teraz tak właśnie o takiej porze roku i zapłaciłam dużo mniej za te kosmetyki, gdzieś nawet tutaj, gdzieś tu nawet miałam paragon. O, na przykład tak, płynny cień do powiek, 13,99, minus 3,50. Tak samo tutaj ten płynny cień do powiek 13,99 minus 3,50. Tutaj mamy tusz do rzęs 13,99 kosztował, a mam minus 4,12. Brokatowy eyeliner 11,49 i minus 5,75, więc słuchajcie, za te zakupki łącznie z taką o, paczką cukierasów, nie taką, bo jeszcze mam tu 4 odłożone, łącznie z taką paczką cukierasów zapłaciłam 53,35, więc słuchajcie, jak jeszcze nie macie nic z tej kolekcji, a chcecie, no to dobry deal jest. Albo jakiś w ogóle chcecie produkt z Bell, to jest dobry deal. Biegnijcie do Biedronki, naprawdę. Dobra, poukładam sobie to wszystko. Już wam dzisiaj choinki nie będę pokazywać. Zobaczycie, jak ją już będę stroić. I myślę, że idziemy otworzyć kalendarze adwentowe. Okej, to lecimy z kalendarzami. Zaczniemy może od tego. Pralinki, 13. Dobrze widać? Dobrze. O, tu coś nacisnęłam, ale to trójka tutaj. 13. O, tutaj. Taka pralinka w kształcie diamentu. I mamy tą pralinę z solą morską. Pralinka z solą morską. Okej. Douglas. Trzynaście. A tu. Taka marka, co jest, nie wiem jak się wymawia, i mamy tutaj serum z niacynamidem, 15 ml. Fajnie, podoba mi się, naprawdę podoba mi się ten kalendarz z Douglasa, w zeszłym roku też mi się podobał, może Zalando, 13. Tu. Taki maluszek. Ojej, to chyba coś koreańskiego albo chińskiego. Wiecie co tutaj mamy? Krem z SPF-em 50 z ryżem i z probiotykiem. Ale nie jest, wiecie co, nie jest napisane, jaka jest pojemność. Jakiś taki to jest maluszek. Czekajcie, sięgnę tutaj sobie.
bokiterki. Trzynastka, widzę. Akurat mi się rzuciła w oczy. O. Jajeczko, kinderka. Wezmę jeszcze ten z tyłu. Exclusive Spa z Action. Trzynaście. Tutaj. Słuchajcie, że mnie tego nie rozpierniczyło. Co to jest? Jakaś różyczka, ale... O, już. Zobaczcie, taka róża. Wydaje mi się, że są to płatki do kąpieli. Ja się w tym wykąpię. Delikatnie pachnie. Czy jest tu w ogóle coś napisane? Tak, jest to róża do kąpieli. Fajowo. Został nam kalendarz z Revolution, który, jak wiecie, trzeba otwierać delikatnie. Aha. O tak. 13. Tutaj. Troszkę większe opakowanie niż te takie od błyszczyków czy od czegoś, ale co tu będzie? Zobaczymy. Coś takiego. Błyszczyk do ust. Odcień frappe. Się nie chcę tutaj wyostrzyć. No ładny. Jeżeli on taki jest. Tak, on taki jest w takim odcieniu. Bardzo ładny. Bardzo mi się podoba ten kolor. O. Okej. Okay. To by było na tyle. Jeżeli chodzi o kalendarze. Ja się już dzisiaj z Wami pożegnam. Mam nadzieję, że taki vlogmas Wam się podobał i był przydatny mimo wszystko, chociaż nie zaliczyłam wszystkich sklepów tak jak chciałam, więc jeszcze raz Was za to serdecznie przepraszam. My widzimy się już jutro. Jeżeli macie ochotę, to zostawcie subskrypcję, zostawcie lajka, zostawcie komentarz i do zobaczenia. Do jutra. Pa, pa! To one another, and don't give in to fear. That's all that I am asking for Christmas time this year. We've had enough of fighting,